jest czerwona, jak coś kolkolwiek daje, to jest... Ej! 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 Strzelaj tu! Elita! Strzelaj tu! Elita! Ty jesteś za trenerów. Latuj z siebie! Latuj się! Górę! Kacper, górę! No co jest? Tylko szybkie. No myślę, że mecz dla Konesera, mecz ciężki do oglądania, dużo kartek, dużo gdzieś walki, taki, no nie był to piękny mecz, no ale my ostatnio graliśmy dwa piękne mecze i nie było w nich w ogóle zdobyczy punktowej, więc zależało nam dzisiaj na punktach przede wszystkim. Mogliśmy mecz wcześniej zamknąć, bo jeszcze kilka minut drużyna Mazura grała osłabiona brakiem dwóch zawodników, no ale udało się dowieść to 1-0, także liczą się dzisiaj trzy punkty, a wrażenia artystyczne gdzieś zeszły na dalszy plan. Jak ocenia pan grę dzisiejszego przeciwnika, czyli Mazur Karczew? No myślę, że drużyna niewygodna na pewno, dużo młodych chłopców, drużyna dobrze przygotowana fizycznie, aczkolwiek no, myślę, że o wyższe cele bardzo ciężko będzie, bo brakuje troszkę tej jakości piłkarskiej, ale na pewno jeszcze wielu drużynom tutaj punkty zabiorą tą swoją właśnie walecznością i cechami wolicjonalnymi. Znaczy my ogólnie mamy zawsze założenie od kilku sezonów, że gramy o trzy punkty w każdym meczu. Oczywiście gdzieś tam cicho myślimy o tym, żeby włączyć się do walki o te pierwsze miejsce. Jednak też mamy świadomość gdzieś swoich możliwości i gdzieś swojego budżetu w porównaniu do innych zespołów, który jest na pewno sporo mniejszy. Ale myślę, że mamy na tyle jakościową drużynę, że przy konsekwentnej grze, konsekwentnym punktowaniu i bardziej wyrachowanej grze tutaj w ofensywie, myślę, że jesteśmy w stanie gdzieś się podłączyć do walki o te czołowe lokaty. No, dzisiejszy mecz na pewno ustawiła szybko czerwona kartka dla naszego kapitana, środkowego obrońcy. Musieliśmy od początku grać przy wadze przeciwnika. No i co, no, chłopaki tak naprawdę bardzo fajnie postawili poziom organizacyjny wysoko. Byliśmy w stanie konkurować z przeciwnikiem, tworzyć sobie sytuację. Niestety na początku drugiej połowy od razu straciliśmy bramkę i to przez głupi błąd, bo tak naprawdę mieliśmy wszystko poukładane, jeżeli chodzi o zamykanie stref, o wszystko w obronie. No, Hutnik, młody zespół, któremu na pewno liczyliśmy na to, że będzie brakowało doświadczenia. Dzisiaj dali sobie radę. Mówię, po czerwonej kartce mogli mieć ten komfort, że grali o jednego zawodnika więcej, gdzie finalnie no, mecz zakończył się 1-0. Jak oceniasz przeciwnika? Zasłużenie na pewno, bo wynik na koniec świadczy o tym, ile mamy punktów. Oni mają 3-0, natomiast no, niczym nas nie zaskoczyli. Grali to, czego się spodziewaliśmy, ale ciężko się prowadzi zawody w jednego zawodnika. Wiemy, że dzisiejsze spotkanie graliśmy w składzie dosyć eksperymentalnym po tym, co się stało w Mińsku.
wszystko wskazuje, że z Przasnyszem będzie podobnie, więc jest już jakiś pomysł na ten mecz? Mamy tak naprawdę bardzo równy skład, chłopaki wchodzą i stają na wysokości zadania. Dzisiaj mieliśmy kolejny debiut w drużynie. Ja jestem zadowolony, tak samo na pewno pierwszy trener jest zadowolony z tego, jak to wygląda. Chłopaki stają na wysokości zadania. W przyszłym tygodniu jest to test dla kolejnych zawodników. My jesteśmy non stop pod prądem, cały czas zawodnicy wiedzą, że mogą być potrzebni, żeby konkurować, czy pauzy za kartki, czy jakieś urazy, więc nie, my się tego nie boimy. Tak naprawdę jedyna kwestia to tego, żeby zobaczyć, kto będzie zdrowy po dzisiaj.